Sabina Poulsen, Wyspy Owcze. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, panie Tomaszu. A no tak oficjalnie, witam. No przecież my wyspiarze to mówimy sobie na ty. Sabina, Tomek, Tomek, Sabina i wszystko jasne. Nie jest daleko z Irlandii na te Wyspy Owcze, no ale jak powiedziałaś, że lądowanie na lotnisku w Dublinie to jest nic, bo u was jest gorzej, to powiem szczerze, no nie wiem, czy się tam samolotem wybiorę, prędzej wpław albo łódką. Natomiast tak, zanim poopowiadamy o tej całej epidemii, no to przecież my jesteśmy ciekawi świata i opowiadamy o tym, co ważne dzieje się z naszymi rodakami, rodaczkami, których warto promować, warto o nich opowiadać, warto być z nich dumnych. No tak jest podobnie z tobą. Jak sprzedaje się twoja pierwsza książka, Wyspy Owcze, z pierwszej ręki? Opowiadaj, co będzie. Ona się jeszcze nie sprzedaje, bo ona dopiero będzie pod koniec kwietnia, ale ja już o tym cały czas opowiadam. Cały świat ma wiedzieć, że spełniam swoje marzenie, właśnie wydając swoją pierwszą książkę razem z Sergiuszem Pinkwartem. No i mam nadzieję, że będzie sprzedaż nam, że będzie fajna, że będą ludzie kupowali. Chociaż dla mnie ta sprzedaż jest mniej istotna. Dla mnie jest w ogóle sama istota tego, że wydajemy książkę, która już jest tak notabene napisana. Czekam tylko na druk. No to będziemy o tym na pewno opowiadać, natomiast jeszcze jest taki portal www.owcze.com, ale ważne pytanie, jak ty w ogóle trafiłaś na Wyspy Owcze, te wieczne, niezwykłe? Wiesz co, to było dawno nieprawda, bo ja już mieszkam 14 lat na Wyspach i poznałam swojego byłego męża i tak w krócie, jak wszystkim opowiadam, miłość nie przetrwa, zostały dzieci i miłość rośnie z dnia na dzień do Wysp Owczych. Po prostu wielką fanatyczką Wysp Owczych i bardzo dobrze mi się tu mieszka. No proszę, 14 lat na Wyspach Owczych, no i tam jesteś osobą bardziej niż rozpoznawalną. Czy to prawda? Nie tylko wśród polskiej community? Wiesz co, na Wyspach powiadają... Tak słyszałem. Że tu każdy... No nie wiem, to już zostawię innym ocenę. Jesteśmy znani, ponieważ jakby dlatego, że... Ja bardzo często piszę, czy gdzieś się udzielam, ale tak naprawdę, jak wiesz, 50 tysięcy ludzi, no to tu tak naprawdę wszyscy się znają. Także czy to jest Sabina Poulsen, czy Atomek, wszyscy nas znają. No i to jest piękne. Ja jednak chyba mam w sobie duszę takiego szkocko-irlandzkiego, wiesz, Villagera, który gdzieś tam mógłby sobie tak robić to radio z dala od zgiełku świata i tak dalej, i tak dalej. To musisz koniecznie do nas przyjechać. No to przyjadę, może z Krzysztofem Skowrońskim i ty będziesz nam robiła radio z Wysp Owczych. Tego jeszcze nie było. Co ty na to? Jestem jak najbardziej za. Jak tą twoją miejscowość? Soldafjordur wymówić? Dobrze. Soldafjordur? Soldafjordur, no na przykład. Studio Soldafjordur. To byłoby niezwykłe. Ekstra. Podoba mi się. No to pięknie. Słoneczna Sabina Poulsen. Będziemy opowiadać o premierze jej książki. Będziemy opowiadać też od czasu do czasu zaglądać na portal www.owcze.com. Natomiast, no niestety, muszę cię o to, Sabino, zapytać, czy ta epidemia, czy ten COVID-19 też niestety trafił i do was? Kochani, on trafił wszędzie i nawet trafił do nas, chociaż ja uważam, że jest troszeczkę z takim lekkim opóźnieniem co do całej Europy. Na dzień dzisiejszy statystyki podają 140 osób zakażonych, 47 wyzdrowień, 556 osób jest w kwarantannie. I mamy bardzo dużo osób przebadanych, bo jest ich aż 2859. Tak jak już wcześniej powiedziałam, na 50 tysięcy ludzi to jest bardzo dużo. Jeszcze do dzisiaj były dwie osoby hospitalizowane, natomiast dzisiaj zostały wypisane ze szpitala, z czego się bardzo cieszymy. No i chwała Bogu, żadnych nie mamy jeszcze śmiertelnych wypadków. A jak zabezpieczacie się przed zarażeniem koronawirusem COVID-19? Stosujecie się do tych wszystkich zaleceń, które z opóźnieniem opowiedział o nich i wprowadził w życie Boris Johnson, premier rządu Wielkiej Brytanii? Wiesz co, myśmy już podjęli dość dawno, znaczy dawno, podobnie jak w Polsce, bo dwa tygodnie nasze wszystkie szkoły, placówki edukacyjne są zamknięte, przedszkola, co prawda przedszkola są otwarte tylko dla tych osób, które tak naprawdę nie mają co zrobić z dziećmi. I to jak ja myślę, że to chyba wszędzie, w każdym państwie są gdzieś tam placówki, gdzie są rodzice lekarzami czy pielęgniarkami i dla tych ludzi mamy jak zwykle osoby, które znajdą czas i poświęcają się przy opiece. Tak naprawdę wszyscy siedzimy w domach. Czasami ukradkiem ktoś tam gdzieś wyjdzie. Wiesz, u nas jest o tyle dobrze, że nie mamy bloków.
i ci ludzie tak naprawdę mogą wyjść przed dom, czy na swojej działce, albo w góry, to co my robimy u mnie w domu. Ja wychodzę z dziećmi na spacery w góry. Gdzieś tam połazić sobie po łąkach, po górach, po łąkach. Po łąkach, po górach. Sabina Paulsen, pisarka, blogerka, z którą rozmawiamy i rzeczywiście łączymy się. Ty jesteś na Wyspach Owczych, także nie oszukujemy, bo ktoś może powiedzieć, tak, oszukują. Dobra jakość połączenia i robią sobie dziwne historie. Nie, słuchacze, my jesteśmy takim radiem, które straight away, wprost po prostu mówi, opowiada o tym świecie i spotyka na swojej drodze wspaniałych ludzi. Tutaj też no, trzeba podziękować mojemu producentowi. Kuba, mówię to. Producentem tej rozmowy jest Jakub Grabiasz, no bo właśnie dzięki niemu dowiedziałem się, Sabino, o tobie. Natomiast z innej beczki, zaraz do tego koronawirusa powrócimy, natomiast powiedz wam, jak kulturowo, mentalnie bliżej wam do Szkotów, czy jednak bliżej wam do Norwegów? Jak to jest z mieszkańcami Wysp Owczych? Wiesz co, pytanie... Tak naprawdę ja nigdy nie miałam nic wspólnego z Norwegami i nigdy w Norwegii nie byłam i to jest jedno z moich marzeń, żeby właśnie przyjechać do Norwegii. Ja ci powiem, że u nas to jest troszeczkę na... ze względu, że jesteśmy tak małym państwem, to ja tu się czuję jak na wiosnę w Polsce, jak u mojej mamy, bo jak mi cukru zabraknie, to idę do sąsiadów. Także... Nie mogę ci tego tak powiedzieć, bo po prostu nie wiem, jak wygląda sprawa Norwegii. Niektórzy mówią, że jesteście takim przedsmakiem Islandii, że jeżeli chcecie pojechać na Islandię, no to najpierw spróbujcie przetrwać jesień, zimę i doczekać wiosny na Wyspach Owczych. Zgadzasz się z tym? Ja bym powiedziała, że jeżeli chcesz przetrwać Wyspy Owcze, to najpierw pojedziesz do Islandii. Jeżeli przetrwasz Islandię, to zapraszamy na Wyspy Owcze. Czyli w tą stronę, no proszę. No ale tak, ja też mówię, że w Irlandii jest wszystko najlepsze i tak dalej, i tak dalej. No i pięknie. Zwłaszcza, że jesteśmy blisko siebie. Sabina Paulsen, blogerka, pisarka, no i też osoba, no, która często uważana jest za takiego dobrego ambasadora tej naszej polskości. A zapytam z innej beczki, Sabino, jak wielka community, jak wielu Polaków i Polek jest na Wyspach Owczych? Wiesz co, powiem ci, że w tej chwili jest nas bardzo dużo. Bardzo dużo to jest liczba około 200-300 osób. Wcześniej takich zameldowanych, takich osób pracujących na stałe była zazwyczaj około 100. 100-150. Natomiast z racji tego, że teraz rozwija się bardzo tutaj gospodarka budowlana, także mamy naszych Polaków, którzy jak wiesz są najlepszymi pracownikami na świecie. Także ich jest bardzo dużo i nawet, powiem ci, zaskakuje mnie to, bo jesteśmy wszędzie, w każdej dziedzinie tak naprawdę na Wyspach Owczych, gdzie się możemy znaleźć. I to jest bardziej niż miło słyszeć. Sabina Paulsen, mieszkanka Wysp Owczych. Natomiast co mówią rdzenni mieszkańcy Wysp Owczych, jeżeli chodzi o tą epidemię? Co mówi się generalnie na ulicach podczas spotkań? Czy są te środki ostrożności przedsięwzięte? Nie rozmawiacie ze sobą, kontaktujecie się tylko cyberprzestrzennie, telefonicznie? I jak wygląda takie codzienne życie na Wyspach Owczych w cieniu tej zarazy? Powiem ci, że oprócz tego, że ja mówię teraz o sobie, nie chodzimy na przykład, nie chodzę do pracy, to tak naprawdę nasze status taki dzienny, on nie wychodzi nie wiadomo jak od tej normalności, która jest w ciągu dnia. Pewnie, że kontaktujemy się przez internet, czy przez Facebooka, czy Instagrama, ale muszę ci powiedzieć, że wyspiarze to taki naród, że oni siedzą bardzo dużo, my siedzimy bardzo dużo na Facebookach, bo mamy wszystkie grupy, włącznie od malutkich dzieci już, które grają w piłkę, czy mamy wszystkie grupy pozakładane na Facebookach, także nasz kontakt bardzo często wyglądał już wcześniej, przed epidemią, że jednak te kontakty właśnie facebookowe tak naprawdę są bardzo duże. No i na przykład jak ja jestem w zarządzie pływackim, bo w nim jestem, to mamy zebrania. Pierwszy raz w ogóle byłam na takim zebraniu, gdzie siedziałam, piłam kawę u siebie w domu, a moje dziewczyny prowadziły tam konferencje między sobą. I to nie jest żaden problem, jesteśmy jakby do tego przyzwyczajeni.
Sabina Pulszen, o Wyspy Owcze w cieniu zarazy koronawirusa COVID-19. Natomiast z innej beczki, bo być może słysząc naszą rozmowę, uśmiechają się nasze słuchaczki i słuchacze i myślą sobie, możesz ty moje, może by rzucić to wszystko i pojechać na Wyspy Owcze, to każdy mógłby tak sobie przyjechać tam, zamieszkać i zacząć pracę, czy raczej nie byłoby to możliwe, tak ad hoc, bez namysłu, idąc za duchem tego, co w sercu. Wiesz co, w tej chwili linie zamknęły nam wjazd na wyspy, tak, że nikt do nas nie przyjedzie przez kilkanaście dni, ale tak na serio to muszę ci powiedzieć, że to nie jest tak proste, bo praca jest oczywiście, jest praca czekająca na wszystkich, którzy by chcieli przyjechać, natomiast mamy jeden bardzo poważny problem, nie mamy mieszkań, nie mamy zakwaterowania do pracowników i to jest taki dość poważny problem. A to też wszystko idzie ze względu na to, że turystyka tak wzrosła, że jednak ludzie chcieliby bardziej wynająć sobie pod turystów mieszkania, czy domy letniskowe, niż na stałe dla farelów. Czyli jeżeli ktoś wpadłby na pomysł, aby pobudować jakiś hotel albo większy pensjonat, to mógłby zbić fortunę na tych Wyspach Owczych. Tak. No może nie tego roku, ale od przyszłego mamy nadzieję, że tak. Panie i panowie, Sabina Pulszen, która będzie naszym stałym i nierdzewnym elementem, bo platynowym, opowieści o tym, co na Wyspach Owczych. Zaproś jeszcze na swój portal, na swojego bloga i opowiedz trochę o nim. Wiesz co, to się blog... Ja może blogerem to nie jestem, bo ja wolałabym się nazywać mamą wędrowniczką, gdzie zabieram moje dzieci, pokazuję moim dzieciom, bo zaczęło się od tego, że ja pokazuję moim dzieciom nasz świat, tę malutką enklawę. Blog na Facebooku nazywa się Wyspy Owcze FO, do którego bardzo zapraszam. I tam tak naprawdę opisuję nasze życie, moich dwóch Wikingów i moje i oczywiście tego, co się dzieje dookoła nas. A wiele się dzieje. A wiele się dzieje i mam nadzieję, że będziesz o tym opowiadała na antenie Radia Wnet. Natomiast powiem szczerze, tak popatrzyłem na półki i powiem szczerze, że mam trochę rzeczy z farerskiej wytwórni. Tutl, znasz taką wytwórnię płytową? No, tak. Christian Blake, niezwykły muzyk jazzowy i człowiek, który zrobił nawet kilka brandów. Natomiast ty wybrałaś dla nas jedną pieśń i pewien zespół. Możesz trochę o nim poopowiadać i zapowiedzieć tę piosenkę? Oczywiście. Zapraszam wszystkich do odsłuchania piosenki Muchtland, czyli tak po polsku Moja Ojczyzna. A mówiłam te słowa Sabina Pulszen i łączyliśmy się z Wyspami Owczymi.